Cykl Romanowski i Sawoś Henryk Podlaski Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością Czyta Jacek Rozdział pierwszy Romanowski był tego ranka w wyjątkowo podłym nastroju. Złożyło się na to kilka przyczyn, wszystkie zaś sprowadzały się do jednego, był po prostu niewyspany. Po wschodzie słońca zbudziło go ryczenie krów i dziarskie pokrzykiwanie gromadzkiego pastucha. Ledwie się potem zdrzemnął, poderwał go warkot motocykla gajdzińskiego. Właściwie nie był to warkot leczaryk, mogący z powodzeniem konkurować z wyciem silnika odrzutowca średniego zasięgu. Sierżant od wiosny niemal codziennie odgrażał się, że tym razem to już na pewno wlepi gajdzińskiemu mandat za jazdę bez tłumika. Ale później w ciągu dnia gromadziło się zwykle tyle spraw, że zapominał o Gajdzińskim i jego junaku. A nazajutrz o wpół do szóstej jego gospodarz znów zaczynał swoje poranne harce. Tym razem nie daruje. Sierżant wyskoczył z łóżka, podbiegł do okna i jednym pchnięciem rozwarł je na całą szerokość. Zgaś do diabła, ten swój przeklęty traktor. Zawołał, starając się przekrzyczeć warkot motoru. Nie słyszę odpowiedział równie głośno mężczyzna siedzący na motocyklu. Mówię, żebyś zgasił motor. Pogadamy sobie po obiedzie, kiedy będziesz miał lepszy humor zaśmiał się Gajdziński, który znakomicie wiedział, co komendant ma mu do powiedzenia. Muszę już jechać, bo spóźnię się do roboty. Cześć. Dodał gazu, robiąc przy tym łobuzerskie oko do sierżanta. Silnik zawarczał jeszcze potężniej. Wyrzucając kłęby cuchnącego dymu motocykl ruszył z fantazją i po chwili zniknął za zakrętem. Klnąc na czym świat stoi, Romanowski zamknął okno i wrócił do łóżka. Urzędowanie rozpoczynało ósmej, droga do posterunku zabierała mu nie więcej niż pięć minut. Miał więc przed sobą jeszcze co najmniej dwie godziny snu. Ba, ale jak tu zasnąć, kiedy pod oknem gdaczą kury, poszczekują kundle, gęgają gęsi? Urodzony i wychowany w mieście, sierżant przywykł do innych odgłosów i innego rytmu życia. I choć był komendantem posterunku w jeziorach blisko pół roku. Dokładnie od pięciu miesięcy i trzynastu dni, jak to sobie właśnie skrupulatnie obliczył, nie zdołał się jeszcze zaklimatyzować. Nie wierzył, aby mu się to kiedykolwiek udało. Nie przepadał za wsią. O jego wyjeździe do jezior zdecydowały dwa czynniki. Obiektywny, czyli wola szefa, i subiektywny, to jest chęć zrobienia komuś na złość. Do dziś nie miał pewności, czy mu się to udało. A nawet w miarę upływu czasu dochodził do wniosku, że jeśli zrobił komuś na złość, to wyłącznie sobie. Pobyt na wsi to wspaniała rzecz, wspominał teraz słowa pułkownika. Świeże mleko, jajka, masło. No i powietrze. Prawdę mówiąc, zazdroszczę wam. Jedziecie jakby na wczasy. Sierżant od początku miał co do tego wątpliwości, ale rozkaz nie gazeta. Może i upierałby się przy pozostaniu w Białym Stoku, gdzie pracował dwa lata po ukończeniu szkoły, gdyby nie ten czynnik subiektywny. Ostatnio coraz częściej widywał w towarzystwie Elki jej kolegę z tego samego roku. Nazywało się, że razem wkuwają gramatykę języka staro słowiańskiego Spojrzenia, jakimi ów językoznawca i im obdarzał Elkę, a co gorsza, także te, którymi ona mu się odwzajemniała. Świadczyły jednak, że łączy ich nie tylko wspólne upodobanie do aorystu sygmatycznego i asygmatycznego. Elka wciąż jeszcze wprawdzie dawała do zrozumienia, że stara miłość nie i że jak tylko skończą się kłopoty z gramatyką historyczną, wszystko będzie po dawnemu, ale na zimowisko wyjechała z kolegą polonistą, a nie z kumplem ze szkolnych lat, który wysilił całą swoją pomysłowość, aby akurat w tym czasie wydębić urlop. To zimowisko ostatecznie przesądziło sprawę. Jednak już po tygodniu zaczęły Romanowskiego nawiedzać sny, w których chodził selką ulicami wielkiego miasta. Dookoła nich był tłum spieszących się ludzi. Pędziły samochody, migały neony. Te idylle mieszczucha przerywał brutalnie ryk odrzutowca. Romanowski, zanim jeszcze otworzył oczy, wiedział, że to nie samolot, lecz junak Gajdzińskiego. Wlepię mu mandat, choćbym miał później szukać innego mieszkania. Pomyślał mściwie, przewracając się na drugi bok. Zacisnął powieki i zaczął liczyć barany. Przy dwusetnym zrezygnował. Nie po raz pierwszy stwierdził, że niezawodny rzekomo środek nasenny na niego absolutnie nie działał. Wrócił do rozmyślań o swojej sytuacji w jeziorach. W jednym szef miał rację. Praca na wsi jest łatwiejsza niż w mieście. W jeziorach i okolicznych wioskach mieszkają spokojni ludzie. Jest, co prawda, kilku rozrabiaków przypominających o swoim istnieniu, szczególnie na zabawach, ale gdzie im tam do asiorów grasujących na peryferiach Białego Stoku. W ciągu blisko pół roku nie złożono ani jednego meldunku o włamaniu czy choćby kradzieży, choć drzwi nikt tu nie zamyka na klucz. Kilka razy zdarzyły się wprawdzie kradzieże drzewa z lasu, ale były tak mało pomysłowe, że wykrycie ich sprawców nie dało nawet satysfakcji. Jednym słowem monotonia Gdzież są te skomplikowane akcje, do których przygotowywano w szkole? W praktyce wychodzi na to, że najniezbędniejsze umiejętności dało ukończenie liceum, a właściwie już podstawówki, bo cała praca polega niemal wyłącznie na pisaniu. Pisaniu i jeszcze raz pisaniu. W końcu Romanowskiemu udało się jednak zdrzemnąć, bo nie słyszał skrzypnięcia nienaoliwionych zawiasów furtki ani kroków na betonowym chodniczku pod oknem. Obudził go dopiero donośny głos gajdzińskiej. Rany boskie, człowieku, toż mówię, że śpi. Położył się dobrze po północku. Ale ja mam do niego pilną sprawę. A cóż to się mogło takiego stać, że sam komendant panu potrzebny? Nie będę się pani opowiadał. Jak mówię, że muszę go zobaczyć, to widocznie muszę. Pogrążony w półśnie sierżant nie od razu zorientował się, że toczący się na podwórku spór dotyczy jego osoby. Gajdzińska, żona posiadacza hałaśliwego motocykla, a zarazem właścicielka domu, w którym mieszkał Romanowski. Próbowała powstrzymać jakiegoś mężczyznę. Ten zaś uparcie usiłował sforsować przeszkodę w postaci wartownika w spódnicy. Pewnie przyniosło jakiegoś turystę, pomyślał bez entuzjazmu sierżant. Ze swoim Gajdzińska nie patyczkowałaby się tak długo. Niby inteligentny człowiek, a nie zna przepisów, jazgotała kobieta. Komendant będzie o ósmej na posterunku, to pana załatwi. Co tam pani wie? Trupa mam, rozumiecie, kobieto? Trupa. O Boże, gdzie? U siebie w ośrodku. I właśnie dlatego muszę z komendantem. Romanowski jednym susem dopadł okna. Obok furtki stał młody mężczyzna w granatowych dżinsach i koszuli w kratę. Jego brodatą twarz sierżant znał znakomicie. Natomiast Anirusz nie mógł sobie przypomnieć nazwiska. Kaliski? Łodziński? Palicho? Czy to ważne? Halo, co się stało? Zawołał wychylając się przez okno. Przepraszam, że ja o tej porze. Podobno pan się późno położył, ale bywają takie sytuacje. Wspomniał pan o jakimś trupie, przerwał niecierpliwie sierżant. No właśnie. Ale chwileczkę, przepraszam, jeszcze się nie przedstawiłem. Jestem kierownikiem ośrodka Wianek, tego na wyspie, wie pan. Nazywam się Łowicki, Henryk Łowicki. Otóż w naszym ośrodku zdarzyła się bardzo nieprzyjemna historia. Krótko mówiąc, jeden Wczasowicz nie żyje. Morderstwo? Nie, zaprzeczył z ledwie uchwytnym wahaniem Łowicki. Nieszczęśliwy wypadek. Dyrektor przedsiębiorstwa, do którego należy ośrodek, skoczył z trampoliny i, proszę chwilę poczekać, zaraz będę gotów, przerwał mu ponownie sierżant. A pani, zwrócił się do Gajdzińskiej, niech na razie nic nikomu nie mówi. Kobieta pokiwała głową, ale widać było, że aż się pali, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Niechby choć raz miała jakiś pożytek z tego, że w jej domu mieszka sam komendant posterunku. Łowicki okazał się jednak mniej chętny do zwierzeń niż się to na początku wydawało. A i czasu nie było, bo niemy minęła minuta, komendant był już na dole. Zrezygnował nawet z mycia się i golenia, a mundur dopinał na schodkach. Więc co się właściwie wydarzyło? Spytał ściskając dłoni młodego człowieka. Tak jak mówiłem, dyrektor Rzędziński niefortunnie skoczył z trampoliny. Chodźmy, opowie mi pan po drodze. Ma pan jakąś łódź, oczywiście? Mam kajak, w motorówce znów nam silnik nawalił. I to było, niestety, wszystko, czego ku swemu rozczarowaniu dowiedziała się Gajdzińska. Jeszcze za oddalającymi się mężczyznami kurz nie opadł, gdy pobiegła do najbliższej sąsiadki. W drodze nad jezioro sierżant zaszedł na posterunek, skąd powiadomił komendę powiatową w Augustowie o nieszczęśliwym wypadku. Dżurny obiecał przekazać meldunek komu trzeba i po koleżeńsku poradził Romanowskiemu, aby poczekał we wsi na przybycie ekipy dochodzeniowej. Po co ci ten kram, stary? rozfadował Naplączysz coś, pozamazujesz i jeszcze oberwiesz za nadgorliwość. Masz rację, zgodził się Romanowski, ale ani mu się śniło czekać na kogokolwiek, mimo że wiedział, jaką odpowiedzialność bierze na swoją głowę. Było ci za spokojnie, to teraz masz. Myślał upychając w raportówce mapę, brulion i latarkę. Choć czerwcowe słońce tylko co wzeszło i jej przydatność była wątpliwa. Świadomość, że ma przed sobą cały dzień żmudnej pracy, bynajmniej nie poprawiła mu humoru. Dochodzenie w sprawie nieszczęśliwego wypadku to nie jest coś, o czym by marzył młody człowiek z aspiracjami. Istnieje wprawdzie słaba nadzieja, że nie był to wypadek, Lecz i w tej sytuacji komendant wiejskiego posterunku nie może liczyć na szansę wykazania się swymi umiejętnościami. Za godzinę lub dwie zjawi się cała gromada specjalistów. Od kolegi z jezior będą potrzebowali co najwyżej łodzi do przewiezienia zwłok z wyspy i informacji, czy denat był zameldowany. Tak już jest, gdy się ktoś dobrowolnie zagrzebie na wsi. Póki co trzeba jednak robić swoje. W drodze na miejsce, gdzie czekał kajak, sierżant z grubsza wypytał Łowickiego o okoliczności tragicznego wydarzenia. Denat był starszym mężczyzną. Należał do tych, co to dbają o linie. Czerstwy staruszek, jak go z przekąsem określił Łowicki. Pływał, wiosłował, skakał z trampoliny. Prawdę mówiąc, trampolinę zbudowano w ośrodku specjalnie dla niego, bo mało kto z niej korzystał. A już z górnej deski skakał wyłącznie on. Codziennie rano i wieczorem, bez względu na pogodę, wykonywał kilka efektownych skoków. No i doskakał się, kontynuował zafrazowany kierownik ośrodka. Licho go wie, kiedy zdążył dorwać się do trampoliny. Dopiero wczoraj przenieśliśmy ją na nowe miejsce. Dzisiaj raniutko wstaje jak zwykle, żeby dopilnować porządków, śniadania. Jak to się mówi, Pańskie oko konia tuczy. Przychodzę na brzeg umyć się. Mówię panu, jak go zobaczyłem leżącego w wodzie, włosy mi się zjeżyły. Przestraszył się pan. Oczywiście. To znaczy, przestraszyłem się nie tyle trupa, ile tego, co mnie czeka. Dochodzę ni w ogóle. Bądź co, bądź, to dyrektor przedsiębiorstwa. Taki szczupły, szpakowaty. Jeździł szarym mercedesem? Tak. Widzę, że pan zna nie tylko stałych mieszkańców. Sierżant wzruszył ramionami. Wielka sztuka. W całej gromadzie są tylko dwa ośrodki wczasowe. Obejrzał obydwa jeszcze w styczniu, zaraz po objęciu posterunku. Zdziwiły go rozmiary Wianka. Jakiej instytucji opłaca się utrzymywać taki mały ośrodek? Dziesięć domków campingowych może pomieścić najwyżej trzydzieści osób, a na rozbudowę nie ma miejsca, bo wysepka mała. Resztę powierzchni pokrywa niewielki las, a właściwie kilkadziesiąt sosen i jałowców. Tuż nad brzegiem obszerny, zbyt obszerny jak na tę liczbę domków, budynek gospodarczy. Mieści się w nim kuchnia, jadalnia, klub, a w podpiwniczeniu od strony jeziora, hangar nad którym wybudowano taras w głębi wysepki sanitariat. Wszystko to sierżant obejrzał swego czasu dość pobieżnie, bardziej z ciekawości niż z obowiązku. Dowiedział się przy okazji, że w ośrodku bywa zwykle nie więcej niż dwudziestów czasowiczów, bo dwa domki przeznaczone są dla personelu, w jednym mieszka sam kierownik, w bliźniaku natomiast po jednej stronie kucharka, po drugiej jej pomocnice. Pełniące zarazem funkcję kelnerek. Konserwacją i pilnowaniem ośrodka w okresie jesienno-zimowym zajmuje się jeden z mieszkańców wsi, zaś sprzątaniem jego żona. Obecnie, jak wynikało z książki meldunkowej, w ośrodku mieszkało tylko osiem osób. Niektórzy przyjechali własnymi samochodami i pozostawili je pod opieką gospodarzy w jeziorach. Wśród skromnych. Słomą zabudowań słomą zabudowani stoją w gumnach lśniący fiaty wart purgi a nawet jeden mercedes od czasu do czasu któryś czasowicz przypływa z wyspy wsiada do samochodu i jedzie w polskę sierżant swego czasu przypuszczał że powódkę ale ponieważ wracali trzeźwi i zachowywali się bez zarzutu przestał się nimi interesować choć dla porządku odnotował w pamięci kto jakim wozem jeździ jak się nazywał ten dyrektor? Spytał, gdy usadowili się w kajaku i wypłynęli na jezioro. Alfred Urzędziński. A to przedsiębiorstwo, w którym pracował? Nigdy tego nie zapamiętam. Ma kilometrową nazwę. To jest jakaś wytwórnia galanteryjna spółdzielni Zorza. Ja z tym przedsiębiorstwem nie mam nic wspólnego... Pracuję tu tylko przez pięć miesięcy w roku na umowie jako kierownik ośrodka. Gdzieś pan jednak stale pracuje? Nie, jestem artystą, malarzem. A z czego pan żyje? Sprzedaję obrazy odparł nieco obrażony artysta a poza tym to, co tu zarobię, starcza mi prawie na cały rok. Tak dobrze płacą? Mnie wystarczy. Uciął rozmowę Łowicki. Resztę drogi przebyli w milczeniu. Już z daleka sierżant dostrzegł na tarasie kilka osób, w tym parę kobiet. Mimo wszystko trzeba się było ogolić, pomyślał pocierając dłonią szorstki podbródek. Gdy podpłynęli do wyspy, taras był pusty. Romanowskiemu wydawało się to trochę dziwne. Ludzie na ogół lubią uczestniczyć w sensacyjnych wydarzeniach, Inna sprawa, że po zaspokojeniu ciekawości wolą zniknąć, aby w razie czego nikt ich nie powołał na świadków. Rozdział drugi Zwłoki leżały na brzegu, przykryte prześcieradłem. Za życia wydawał się wyższy, pomyślał sierżant mimowoli. Uniósł róg płótna i ujrzał tę samą twarz, którą parę razy widział z zaszyby samochodu. Teraz zastygł na niej wyraz przerażenia. Lecąc z trampoliny, rzędziński widocznie w pewnym momencie zdał sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa. Co to było? Jakiś pływający pień, deska, może burta łodzi? Spory skrzep na szczycie czaszki uniemożliwiał dokładne oględziny. Zresztą niech się tym zajmie specjalista. Gdzie jest ta trampolina? Spytał Romanowski i ugryzł się w język. Trampolina stała w odległości kilkunastu metrów, na końcu niewielkiego cypla wcinającego się w jezioro. Jeszcze parę takich inteligentnych pytań, a będą mnie mieli za zupełnie przyzwoitego jołopa, pomyślał. Pytanie sierżanta wprawiło Łowickiego nie wiadomo, dlaczego w zakłopotanie. Zadreptał nerwowo w miejscu raz i drugi otworzył usta. Jakby chciał coś powiedzieć, wreszcie wypalił. Tak czy owak, będę miał przez tę cholerną trampolinę kłopoty, więc wolę od razu powiedzieć, co i jak. Do wczoraj stała gdzie indziej. O, tam! Wskazał cztery betonowe słupki po przeciwnej stronie zatoczki. Już w zeszłym roku dyrektor kazał ją przenieść, bo tam jest mu liste dno. Wiosną założyliśmy fundamenty na nowym miejscu. Rzędziński wprawdzie nie żyje, ale mam świadków, że wykonywałem tylko jego rozkazy. Dotychczas jakoś nie było czasu na przeniesienie trampoliny. Kiedy dyrektor przyjechał na wczasy, zaczęły się awantury, dlaczego dotąd tego nie zrobiłem. No więc wczoraj sprowadziłem ludzi ze wsi. Ustawiliśmy konstrukcję na nowych fundamentach, dokręciliśmy śruby, zabetonowaliśmy. Beton był świeży. Obawiałem się, że może puścić, więc uprzedziłem wczasowiczów, żeby dzień, dwa nie skakali. Inni posłuchali, ale on. Łowicki machnął ręką, dając do zrozumienia, jak lekceważąco traktował jego zakazy zmarły tragicznie dyrektor. A teraz oczywiście wszystko będzie na mnie. Niech pan nie biadoli. Na razie nikt pana nie obarcza winą za ten wypadek. Trampolina przecież nie wywróciła się, musiało się stać coś innego. Może w tym miejscu jest zapłytko? Nic podobnego, zaprzeczył energicznie kierownik ośrodka. Akurat w tym miejscu dno gwałtownie opada. Nie dokończył, bo sierżant już go nie słuchał. Zajął się oględzinami trampoliny. Lekka, ażurowa konstrukcja ze stalowych rur osadzona na czterech betonowych słupkach sprawiała wrażenie solidnej. W środku każdego słupka, spełniającego funkcję fundamentu, pozostawiono otwór na rurę stanowiącą część nośną konstrukcji, a następnie zabetonowano. Zrobiono to niedawno, być może, jak twierdzi kierownik, wczoraj. Plomby mają wyraźnie ciemniejszą barwę, jakby je założono przed paroma godzinami. Można to oczywiście sprawdzić, ale łowicki nie jest chyba taki głupi, żeby kłamać. Gdyby konstrukcja była źle ustawiona i zawaliła się zabijając rzędzińskiego, trzeba by ją później ustawić. Tego jeden człowiek nie zrobi musi mieć pomocników, a więc i świadków. Na wieżyczkę wchodzi się po metalowej drabince, biegnącej spiralnie dookoła, na oko dość mocnej, ale wykonanej z sprętów. Gdyby trampolina runęła, pogięłyby się pod jej ciężarem. Tymczasem drabinka jest cała, nawet farba nigdzie nie porysowana. Beton schnie wolno, farba jeszcze wolniej. W połowie wysokości konstrukcji. Jedna platforma z deską do odbicia się, na szczycie, druga. Niższa deska skierowana w lewo, wyższa, ku środkowi jeziora. Obie wystają dość daleko nad wodę. Mowy nie ma, aby ktoś po wykonaniu skoku zawadził głową o konstrukcję. Wszystkie te szczegóły sierżant zanotował w pamięci niemal automatycznie, jednocześnie rozglądając się dyskretnie w poszukiwaniu wczasowiczów, których widział przed paroma minutami na tarasie. Teraz w zasięgu wzroku nie było nikogo. Źle pan zrobił ruszając zwłoki. Zwrócił się do Łowickiego, który w milczeniu towarzyszył oględzinom. Wiem, ale początkowo myślałem, że da się jeszcze coś zrobić. To znaczy, że dyrektor jeszcze żyje. No, a potem już było za późno. Poza tym, Łowicki odwrócił spojrzenie: jakoś nie mogłem pozostawić go tak w tej wodzie. Znaliśmy się kilka lat. Rozumiemy pana, ale teraz obaj dostaniemy burę od speców z powiatówki. Trudno, co się stało, to się nie odstanie. Gdzie możemy położyć zwłoki, zanim się po nie zjawią? Czy ja wiem? Może w domku, w którym on mieszkał? Rzeczywiście, to będzie chyba najlepsze miejsce. Skoro i tak już zostały poruszone, nie ma powodu, aby leżały tutaj. Niech się pan postara o jakiś koc. Nie bez trudu zanieśli zwłoki w głąb wyspy, gdzie stał domek zajmowany przez Rzędzińskiego. Mijając domki innych wczasowiczów sierżant dostrzegł raz i drugi poruszającą się firankę. Nikt jednak nie przyszedł im z pomocą. Ciekawy ludek, pomyślał z niechęcią. Domek rzędzińskiego składał się z dwóch pokojków. Drzwi wewnętrzne zastępowały rozsuwana kotara z lnu. Z tego samego materiału zrobione były firanki. W pierwszym pokoju stał jeden tapczan, a w drugim 2. Ponadto umeblowanie składało się z kilku wygodnych fotelików, stolika, umywalki z lustrem, szafy. Podłogę przykryto niezbyt drogimi, ale gustownymi dywanikami, harmonizującymi z obiciem mebli i zasłonami. W pierwszym pokoiku, gdzie złożyli zwłoki, na oparciu jednego z foteli wisiała beżowa marynarka, na niej porządnie złożone spodnie oraz krawat. Łowicki. Zapytany przez sierżanta, potwierdził, że właśnie to ubranie Denat miał na sobie wczoraj wieczorem. Obok fotela stały dziurkowane półbuty. Skarpetki, w tym samym odcieniu co krawat, leżały zwinięte niedbale na trójkątnym stołku obok drzwi. Wyglądało to tak, jakby Rzędziński wychodząc na plażę w ostatniej chwili przypomniał sobie, że ma je na nogach, a zdjąwszy rzucił tam, gdzie stał. Poza tym jednym szczegółem wszystko wskazywało na to, że Denat był człowiekiem lubiącym porządek. W szafie wisiały jeszcze dwa garnitury prochowiec, marynarka z brązowego zamszu, płaszcz kąpielowy. W drugiej połowie szafy na półkach leżały porządnie ułożone koszule, chusteczki, krawaty, przybory toaletowe, zaś na dnie dwie solidne skórzane walizy. W drugim pokoju również panował idealny ład. Tylko pościel na jednym z tapczanów była rozrzucona. Drugi tapczan zaścielony pedantycznie, choć widać było, że i na nim ktoś sypiał. Dyrektor mieszkał sam, spytał sierżant. Teoretycznie tak, a w praktyce? Różnie bywało. To może nie mieć znaczenia, ale chciałbym wiedzieć, jak często bywało różnie. Jeśli i tej nocy ktoś tu był, to może dowiemy się przynajmniej, o której Rzędziński poszedł na plażę. Trudno mi coś na ten temat powiedzieć, odparł wykrętnie kierownik. Ja spałem, a co on robił w tym czasie? Nie mam pojęcia. Odpowiedź nie zadowoliła sierżanta, ale doszedł do wniosku, że na razie i tak niczego więcej się nie dowie. Łowicki najwyraźniej postanowił zachować dyskrecję na temat intymnej strony życia swego szefa. Przed opuszczeniem domku sierżant sprawdził, czy wszystkie okna są zamknięte, i raz jeszcze obrzucił wzrokiem pomieszczenie. Czegoś mu tu brakowało, coś było nie tak, jak być powinno. Szuka pan kluczy? dobiegł go z zewnątrz pytanie Łowickiego który pospiesznie wyszedł, jakby go napawał strachem, martwy właściciel tego domku, spoczywający na tapczanie. Tak, odpowiedział sierżant, choć dopiero to pytanie uprzytomniło mu, że nigdzie tych kluczy dotąd nie widział, ani w drzwiach, ani na stoliku, gdzie się je zwykle kładzie w pokojach hotelowych i pomieszczeniach, w których zazwyczaj zbyt krótko mieszkamy, by drobiazgi miały swoje miejsce. Dyrektor nosił je zwykle w lewej kieszeni marynarki. Były tam istotnie spory pęczek kluczy w skórzanym futeraliku. Widocznie wychodząc na plażę rzędziński nie zamykał drzwi. Dziwne u człowieka o pedantycznych skłonnościach. Nie tylko to zresztą. Po dobraniu kluczy i zamknięciu drzwi sierżant bezceremonialnie schował futeralik do kieszeni. Później panu zwrócę. Rzekł. Łowicki skwitował uwagę milczeniem, uznając widać, że tak być powinno. Aby formalności stało się zadość, będę musiał porozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami ośrodka. Czy znajdzie pan dla mnie jakiś kącik, gdzie nikomu bym nie przeszkadzał? To znaczy taki, gdzieby panu nie przeszkadzano, uśmiechnął się Łowicki z przymusem. Wciąż jeszcze nie mógł odzyskać poprzedniej werwy. Być może i one zauważył poruszające się zasłonki, za którymi stali ludzie, znajomi jego i rzędzińskiego. To, że żaden z nich nie poczuwał się do obowiązku udzielenia pomocy przy przenosinach zwłok, można by sobie różnie tłumaczyć. Najwygodniej chyba będzie w klubie. O tej porze jest pusty. Klub zajmował połowę budynku gospodarczego od strony jeziora. Składał się z trzech salek. W największej ustawiono stół bilardowy, w nieco mniejszej telewizor, w najmniejszej dwa stoliki do kart. Pokoje leżały w amfiladzie. Niezależnie od tego każde z nich miało oddzielne wyjście na taras. Sierżant wybrał salkę brydżową na końcu amfilady. Podczas krótkotrwałej służby w milicji zdążył się nauczyć, że świadkowie lubią wiedzieć, co mówią ich poprzednicy. Później zamiast powiedzieć, co naprawdę słyszeli lub widzieli, powtarzają słowo w słowo za innymi. A gdy się prowadzi dochodzenie w takiej nieskomplikowanej nawet sprawie, jak ustalenie przyczyn nieszczęśliwego wypadku, dobrze jest mieć jasny i w miarę wszechstronny obraz sytuacji. Część pokoju brydżowego wypełniał bar urządzony z wszelkimi szykanami. Na najniższej półce stało kilka pustych butelek po koniaku, a na bufecie taca z nieumytymi kieliszkami i szklankami. Troszczycie się, jak widzę, o potrzeby swoich gości, zauważył sierżant. To tylko dekoracja, odparł obojętnie Łowicki. Za mojej pamięci z baru korzystano zaledwie dwa razy. Gdy w ośrodku odbywały się narady dyrektorów naszej spółdzielni. Na co dzień w tym względzie obowiązuje samoobsługa, łącznie z dowiezieniem trunków do ośrodka z jeziora Albo saugustowa. A co jest za tą ścianą? Magazynek, a zarazem kancelaria. Powinienem w niej urzędować, ale papierkowej roboty jest tak mało, że rzadko tam zaglądam. Zacznijmy od Pana. Rzekł sierżant sadowiąc się w jednym z foteli przy zielonym stoliku, zapraszając jednocześnie gestem Łowickiego do zajęcia miejsca naprzeciwko. Kiedy ostatni raz widział pan Rzędzińskiego? Wczoraj, mniej więcej o dziesiątej wieczorem. Gdzie? W tym pokoju. Grał w brydża, siedział na tym fotelu, który pan w tej chwili zajmuje. Pan również grał? Nie, widziałem go przez okno z tarasu. Miałem zamiar położyć się spać, ale przedtem chciałem sprawdzić, czy w wczasowicze nie pozostawili na wodzie jakiegoś roweru wodnego lub kajaka. Są bardzo roztrzepani, a później mam kłopoty z szukaniem sprzętu na jeziorze. Zawsze kładzie się pan spać tak wcześnie? Przeważnie. Jak już mówiłem, wcześnie wstaję. Sklep GS w jeziorach zaopatruje nas codziennie w pieczywo, mleko, mięso. Nie mamy lodówki artykuły spożywcze psują się szybko. Zainstalowaliśmy wprawdzie agregat i ustawiliśmy baterie akumulatorów, ale sprawy chłodzenia nie udało się rozwiązać. Agregat musiałby pracować cały czas. Nie mówiąc już o zużyciu paliwa, które tu przecież też trzeba dowozić łódką, kto by wytrzymał przy tym warkocie. Dlaczego produkty przyjmuje pan, a nie kucharka? Ona jest również przy tym, ale ostatecznie to ja odpowiadam za stronę finansową. Gdybym polegał na innych, nie starczyłoby mi pensji na wyrównanie braków. Wróćmy do wczorajszego wieczoru. Kto tu był oprócz rzędzińskiego? Na pewno była Kwiecińska, a poza tym, zdaje się, Puta i Kramer. Nie jest pan pewien, czy ci dwaj panowie tu byli. Zdziwił się sierżant. Gdybym wiedział, że mnie o to zapytają, przyjrzałbym się dokładniej, obruszył się Łowicki. Podałem panu skład, w którym zwykle grają. Mógł być kijek, ale chyba tylko jako kibic, bo gra miernie, podobnie zresztą jak ja. To znaczy, że oprócz tych pięciu osób nikt z wczasowiczów nie gra w brydża? Chyba nie. W każdym razie tu w ośrodku nie widziałem ich przy kartach. Mówię o tych, których znam. Wczoraj przybyło małżeństwo wrzosińskich czy wrzesińskich. Mam gdzieś ich karty meldunkowe. W tym całym zamieszaniu zapomniałem wpisać ich do książki. To też są pracownicy przedsiębiorstwa, do którego należy ośrodek? Łowicki zmieszał się. Nie. To wodniacy. Przypłynęli przed kolacją kajakiem, prosili o wynajęcie domku na dzień, dwa, ponieważ są wolne miejsca. Tylko proszę, nie myśleć, że kryje się za tym jakaś kombinacja. Zapłacą normalną stawkę, wszystko zostanie zaksięgowane. To sprawa pańskich władz. Mnie interesuje, co ci nowi goście robili wczoraj wieczorem. Pan ich podejrzewa. Nikogo o nic nie podejrzewam, panie łowicki. Próbuję tylko ustalić, w jakich okolicznościach zginął pański dyrektor. Przypuszcza pan, że stało się to wczoraj wieczorem? Mówił pan, że Rzędziński korzystał z trampoliny o różnych porach Wydaje się najbardziej prawdopodobne, że do wypadku doszło w ciemnościach. W dzień zauważyłby w porę łódź. Deskę czy inną przeszkodę. To nie mogła być łódź, zaprzeczył Żywołowicki. Na wodzie nie było wieczorem żadnego sprzętu pływającego. Wierzę panu, przerwał niecierpliwie sierżant. Wierzę także, że około dziesiątej Rzędziński grał jeszcze spokojnie w brydża, musiał więc zginąć później. To chyba logiczne, prawda? I dlatego próbuję ustalić, czy ktoś go widział po panu, więc co robili ci nowi wczasowicze? Nie mam pojęcia. Najprawdopodobniej spali. Narzekali na zmęczenie. Wiosłowali podobno cały dzień. Po kolacji on coś tam jeszcze majstrował przy kajaku, a ona wróciła do swego domku. Nie wiem nawet, czy wyszła na dziennik telewizyjny. A propos: macie telewizor. A wspomniał pan, że brak tu elektryczności. To telewizor tranzystorowy, japoński, dar dyrektora Rzędzińskiego dla ośrodka. Hojny mecenas i bogaty. Zasobny był owszem, a co do hojności? Łowicki zawahał się. Spędzał tu parę tygodni w roku. Sprowadził telewizor dla własnej wygody. Jesienią go zabierał. Sierżant pomyślał, że kierownik ośrodka nie przepadał za swoim zwierzchnikiem, a w każdym razie trzeźwo oceniał jego postępowanie. Swoją drogą w ośrodku panują osobliwe stosunki, skoro można tu spędzać kilka tygodni w roku. Ciekawe, ile osób jest zatrudnionych w przedsiębiorstwie, do którego ośrodek należy. Wpakowano w tę ładny grosz, a korzystają z niego tylko wybrańcy. Nie ma co, potrafią się niektórzy urządzić. No, ale to nie należy do sprawy. Co robiły wieczorem pozostałe osoby? Putowa i Kramerowa oglądały telewizję. Oczywiście wtedy, kiedy tu zajrzałem, przechodząc przez taras. A rybak pewnie jak zwykle czytał w swoim domku. Rzadko chodzi na spacery, nawet do kajaka zabiera książkę. Twierdzi, że przyjeżdża tutaj. Żeby odrobić całoroczne zaległości w lekturze. A pracownicy ośrodka? Kucharka zaraz po wydaniu kolacji i po sprzątaniu kuchni kładzie się zazwyczaj spać. To już starsza kobieta. Cierpi na reumatyzm, szczególnie tu, nad jeziorem. Co roku odgraża się, że więcej nie da się namówić na przyjazd do ośrodka, ale wiosną zapomina o dolegliwościach. Bardzo jest mi to na rękę, bo doskonale prowadzi kuchnię. Poza nią są tu, zdaje się, kelnerki. Sierżant przerwał pean na cześć kucharki. Tak, dwie. Wczoraj po kolacji pływały trochę kajakiem. Kiedy wróciły? Około jedenastej. O, a mówił pan przed chwilą, że o dziesiątej na wodzie nie było już żadnego sprzętu pływającego. Zapomniałem o tym kajaku. To zresztą niczego nie zmienia. Po powrocie dziewczęta ustawiły go na regale. Pod tym warunkiem otrzymują sprzęt. Nie mam siły taszczyć wszystkich kajaków sam. Skąd pan wie, o której wróciły? Nie mogłem zasnąć. Słyszałem, jak mama mreszczyńska, to znaczy kucharka, łajała je za późny powrót. To bardzo dobra kobieta. Lubi je, ale właśnie dlatego często na nie burczy. Pan mieszka po sąsiedzku? Tak, my, pracownicy ośrodka, zajmujemy dwa domki nieco odsunięte od innych, te nad samym brzegiem. Nie opodal trampoliny? Tak. Kiedy ostatecznie pan zasnął? Nie mam pojęcia, w każdym razie po jedenastej. Słyszałem jeszcze chichoty dziewcząt przekomarzających się z mereszczyńską Nie słyszał pan brydżystów wychodzących z klubu? Nie. Oni zwykle grają do późna. A kto zamyka klub? Ten kto wychodzi ostatni. Jeszcze jedno pytanie To oczywiście zwykła formalność, ale muszę je zadać. Skoro nie słyszał pan, o której brydżyści wyszli z klubu. Nie słyszał pan zapewne także plusku wody? Chodzi panu o ten fatalny skok? Nie, nic nie słyszałem. Dziękuję, to wszystko. Niech pan poprosi do mnie kucharkę albo którąś z kelnerek, bo w czasowicze chyba jeszcze śpią. Akurat. Cały ośrodek jest na nogach od chwili. Kiedy znalazłem ciało Rzędzińskiego. Musiał ich pan zresztą widzieć, kiedy tu podpływaliśmy. Potem pochowali się do domków. Myślą, że uda im się wymigać od przesłuchania. Po wyjściu Łowickiego sierżant podsumował szybko uzyskane wiadomości. Jeśli kierownik ośrodka mówił prawdę, Rzędziński zginął między jedenastą wieczorem, a, o której właściwie znaleziono ciało. Łowicki określił to dość ogólnikowo, mówiąc, że wstał raniutko. Załóżmy, że była szósta. Dla artysty malarza to pora bardzo wczesna. O siódmej był już w jeziorach, by zaalarmować milicję. Można więc w przybliżeniu założyć, że śmierć Rzędzińskiego nastąpiła między 23 a 6 rano. Ponieważ jest raczej wątpliwe, by nawet ekscentryk skakał z trampoliny o północy. Można przyjąć, że uczynił to o świcie. Swoją drogą osobliwy facet był z tego dyrektora. Do późnej nocy rżnął w karty, a o świcie zrywał się i biegł na trampolinę. A może jednak nie o świcie, lecz bezpośrednio po powrocie z klubu, to by się bardziej trzymało kupy. Rozmyślania przerwał odgłos szybkich kroków na tarasie. W chwile później w szybie oszklonych drzwi pojawiły się dwie dziewczęce twarze. Po raz drugi tego ranka sierżant Romanowski pomyślał, że jednak powinien był się ogolić. Drzwi na taras okazały się zamknięte. Sierżant wstał, odsunął zatrzask. Podobno chciał pan z nami mówić. Owszem, ale nie z obydwiema naraz. Szkoda, my wszystko robimy razem. Szatynka, nieco szczuplejsza od swojej jasnowłosej koleżanki, uśmiechnęła się zalotnie. Skoro tak, zrobimy odstępstwo od regulaminu. Sierżant skłonił się kurtuazyjnie, zapraszając gestem dziewczęta do pokoju. Rozmowa z nimi nie wniosła do sprawy nic nowego. Dziewczyny potwierdziły w zasadzie to, co wcześniej powiedział Łowicki. Po wydaniu kolacji i umyciu naczyń, a więc mniej więcej o ósmej wypłynęły kajakiem na jezioro. Na pytanie, gdzie były, blondynka, która miała na imię Hela, odpowiadała wymijająco, natomiast Roma otwarcie przyznała się, że odwiedziły obóz studencki nad sąsiednim jeziorem. Okazało się, że są studentkami Uniwersytetu Warszawskiego. Pracy kelnerek podjęły się skuszone obietnicą dobrych zarobków i perspektywą spędzenia lata nad wodą. Nie miały pojęcia, jaka to będzie charówka. Ale słowo się rzekło Czasem udaje im się wyrwać na swobodę, tak jak wczoraj. Wróciły do ośrodka o jedenastej. Wiedziały znakomicie, że czeka je bura od mamy mreszczyńskiej, która uzurpowała sobie prawo do sprawowania opieki nad nimi. Trochę je to irytuje, ale bardziej bawi. Poza tym mama jest naprawdę wspaniała. Wyręcza je na każdym kroku i dba, żeby im niczego nie brakowało. A że trochę pogdera? Mój Boże! Korony im z głów nie pospadają. Wróciłyby wczoraj później, ale wystraszyły się mgły? Nie, nie była zbyt gęsta. Bez trudu trafiły do ośrodka. Klub spełnia rolę latarni morskiej. Kiedy przebiły do przystani, wszystkie okna były oświetlone. Nie wiedzą. Kto był wewnątrz? Nie wchodziły w ogóle na taras, aby nie zwrócić na siebie uwagi brydżystów. Dlaczego? Cóż, sytuacja młodych dziewczyn w ośrodku wypoczynkowym bywa kłopotliwa. Taki puta czy Kramer nie są groźni, bo nad ich cnotą czuwają żony, ale inni. Najgorszy jest to znaczy był dyrektor Rzędziński, choć i kilkowi nic nie brakuje. Rybak, zresztą, to też dobry gagatek. Niby wiecznie zaczytany, ale lepiej z nim się nie spotykać sam na sam. Starsi panowie nie wiadomo dlaczego uważają, że są Bóg wie jak atrakcyjni dla młodej dziewczyny. Wynurzenia dziewcząt, mimo pewnej zgodności, w istocie różniły się dość zasadniczo. Roma zaloty panów po czterdziestce traktowała raczej lekko, jako coś nieco uciążliwego wprawdzie. Ale nie tak znów bardzo przykrego. Hela mówiła na ten temat z zażenowaniem i niechętnie. Po powrocie jakiś czas przekomarzały się z majmą, bo oczywiście obudziła się, choć wchodząc do swojej części domku starały się zachować jak najciszej. Słyszały też gniwne pochrząkiwania dobiegające z domku kierownika. O której zasnęły. Chyba około w pół do dwunastej. Breczczyści zapewne jeszcze grali, bo nie słyszały ich głosów. Zwykle wychodząc z klubu głośno dyskutują Nie słyszały też, aby ktoś się kąpał w jeziorze. Czy takie odgłosy w ogóle dobiegają do domków? To zależy. W dzień z pewnością nie, ale w nocy przez ścianki spilśni słychać nawet szum sosen Czy żadna z pani nie opuszczała w nocy domku? Ja nie. Zaprzeczyła żywo Hela. Roma chwilę zwlekała z odpowiedzią. Owszem, wychodziłam, powiedziała z uśmiechem, ale tylko na małą chwilę. Dziewczyna powiedziała to tak, że sierżantowi zrobiło się głupio i dał spokój dalszym pytaniom na ten temat. Co panie zrobiły z kajakiem? Wstawiłyśmy na regał, zapewniła Hela kierownik jest bardzo wygodny. Gdyby raz za nas to zrobił, do końca lata nie dałby nam więcej kajaka. A ty byłabyś inna, wystąpiła w obronie Łowickiego Roma. Wszyscy tu przyjeżdżają niby po to, żeby zażyć ruchu, ale jak przychodzi co do czego, nikt po sobie talerza nie odniesie, choć to przecież nie taka fatyga. Ocho, zaczepiłam twojego chenia. Zaśmiała się Hela. Przepraszam najmocniej. Jakżeby pan artysta mógł kalać swoje rączki czarną robotą? Przekomarzały się jeszcze po opuszczeniu pokoju. Tragiczna śmierć jednego z wczasowiczów zdawała się nie robić na nich większego wrażenia. Szczęśliwa młodość, westchnął sierżant, który choć był zaledwie rok czy dwa starszy od studentek, uważał się za człowieka doświadczonego i szalenie poważnego. Gwoli ścisłości sądził tak dopiero od godziny, to znaczy od chwili, gdy dowiedział się, że w podległym murjonie zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Nie przeszkodziło mu to w uczynieniu spostrzeżenia, że Roma jest całkiem do rzeczy. I dlatego zapewne następnej rozmówczyni zadał pytanie: Co łączyło Romę z Rzędzińskim? A tam zaraz łączyło, żachnęła się mama mereszczyńska. On już taki był, że nie przepuścił żadnej ładnej dziewczynie, ale ona ma tu swojego chłopca. Łowickiego? A kogóżby? On jeden przecież tylko się tu liczy. Reszta to stare Żdyle. Każdy mógłby być jej ojcem. Słyszałem, że im ta różnica wieku nie przeszkadza. I mnie, ale żeby dwoje ludzi coś łączyło, jak to pan powiedział. Musi chcieć jeszcze i ta druga osoba. A Romciana to za mądra. No, a poza tym była jeszcze tamta. Hela? Zdziwił się Romanowski. Co też pan? Oburzyła się kucharka. To porządna dziewczyna. Stary, rzędziński niby, przywlókł ze sobą kwiecińską, panno Jole zaakcentowała z przekąsem słowo panna. Taka ona panna jak ja baletnica. A wstydu to już całkiem nie ma. Przyjechała niby osobno, kierownik dał jej oddzielny domek, ale wszyscy wiedzieli, gdzie naprawdę śpi. A jak zauważyła, że stary robi słodkie oczy do Romyci, taką mu urządziła awanturę, jakby była jego żoną. A Łowicki nie miał pretensji do dyrektora za te słodkie oczy? Jakże. Odgrażał się, że mu łeb rozwali. Tu kobiecina połapała się, widać, że powiedziała zbyt wiele. Umilkła speszona. Sierżant celowo nie podjął tematu. Wypytał kucharkę o godzinę powrotu dziewcząt z przejażdżki kajakowej, o to, kiedy ostatecznie zasnęła i czy brydżyści bardzo hałasowali, opuszczając w nocy klub. Dopiero kończąc przesłuchanie spytał: Przypuszcza pani, że Łowicki spełnił swoją groźbę? Kucharka milczała. Sądząc, że nie zrozumiała pytania, sierżant sformułował je wyraźniej. Sądzi pani, że śmierć Rzędzińskiego nie była przypadkowa? Domyślać się można niejednego, powiedziała z namysłem. Ale nikogo nie złapałam za rękę. To za poważna sprawa, żeby mówić, jak się nie wie na pewno. Poza tym zawahała się. To był. Proszę pana, zły człowiek! Spotkał go to, na co zasłużył. Wiem, że o umarłych nie powinno się tak mówić, ale. Pani coś jednak wie? To, co ja wiem, nie należy do rzeczy i nie pora teraz o tym mówić. Rozdział trzeci. Sierżant Romanowski od początku brał pod uwagę ewentualność że Rzędzińskiemu ktoś pomógł w przeniesieniu się na tamten świat. Ciężką łódź rybacką mógł w odpowiednim miejscu i o odpowiedniej porze zakotwiczyć każdy, kto znal zwyczaje Rzędzińskiego. Natomiast ustawić trampolinę w sąsiedztwie płycizny, jeśli tam istotnie jest płytko, mógł praktycznie tylko jeden człowiek – Łowicki. Z drugiej strony jednak, skąd niby malarz mógł wiedzieć wczesną wiosną – kiedy kładziono fundamenty pod trampoliny na nowym miejscu, że w czerwcu Rzędziński będzie mu podrywał dziewczynę? Nonsens. To, że do wypadku doszło na zajutrz po przeniesieniu trampoliny, jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Dwie kolejne rozmówczynie, Putowa i Kramerowa, miały jeszcze mniej do powiedzenia od swoich poprzedniczek. Tak, były w klubie wczoraj wieczorem. Oglądały telewizję mniej więcej do wpół do jedenastej. Po wyłączeniu telewizora zajrzały do salki brydżowej. Nie miały zamiaru popędzać mężów, wiedząc, że to i tak na nic się nie zda. Chciały tylko powiedzieć dobranoc. Weszły w momencie, gdy zakończono kolejnego robra. O ile zdołały się zorientować, zwyciężyła para kwiecińska rzędziński grająca przeciwko Kramerowi i Kijkowi. Mąż Putowej pauzował, grali bowiem w piątkę. Wykorzystując przerwę między robrami Puta poszedł do swego domku, by przynieść coś na otarcie łez zwyciężonym. Tuż przed wejściem obu pań wrócił do pokoju brydżowego z butelką koniaku, który właśnie rozlewano. Paniom również zaproponowano drinka. Kramerowa wypiła kieliszek, Putowa odmówiła tłumacząc się późną porą. Po spożyciu najmniejszej bodaj dawki alkoholu nie może zasnąć. Obserwując jej szczupłą sylwetkę nerwicowca sierżant pomyślał, że jest to prawdopodobne. Kto był wychodzącym w następnym robrze? Spytał Chyba pan kijek. Mój mąż miał grać już do końca rundki. Ile robrów pozostało im jeszcze do rozegrania? Myślę. Że w tej rundce dwa, ale chyba grali jeszcze jedną, bo kiedy mąż wrócił, na dworze było zupełnie widno. Potwierdziła to Kramerowa. I ona zbudziła się, gdy mąż powrócił z Brydża. Najwięcej obiecywał sobie sierżant po przesłuchaniu Brydżystów. Z tego, czego dotychczas się dowiedział, wynikało, że byli ostatnimi ludźmi, którzy widzieli Rędzińskiego żywego. Na pierwszy ogień wziął Jolantę Kwiecińską i od razu tego pożałował. Kwiecińska mówiła o denacie mój mąż, wypadek nazywała morderstwem, a o dokonanie tego czynu oskarżała bez ogródek Łowickiego. Dlaczego pan go dotychczas nie zamknął? To on zabił mojego męża. Wszyscy to panu powiedzą. Sama słyszałam, jak mu wygrażał. Udawał. Że zależy mu na tej lafirendzie, ale naprawdę chodziło o forsę. Mój mąż był poważnym człowiekiem, nie interesowały go takie. To takie, użyte w odniesieniu do Romy, wypowiedziała tonem tak obraźliwym, że sierżanta mimowoli ogarnęła irytacja. Chwileczkę przerwał jej potok wymowy. O jakim mężu pani mówi? O ile mi wiadomo, zmarły był pani kochankiem. Kwiecińską na moment zatkało. Sierżant sądził, że to objaw zmieszania, na które zresztą liczył. Był jednak w błędzie. Panna Jolanta za nie mówiła ze złości. Ham, krzyknęła. Drobnomieszczanin. Kto taki? Zdumiał się Romanowski. Pan, to okropne, że takich ludzi zatrudniają w milicji. Proszę się liczyć ze słowami. Za obrazę funkcjonariusza na służbie nasz kodeks przewiduje zupełnie przyzwoite kary. Nie ma pan świadków. Owszem, mam. Tych wszystkich, którzy siedzą w sąsiednim pokoju. Kwiecińską opuściła nagle bojowość. Przepraszam, powiedziała niemal szeptem. Taka jestem roztrzęsiona, sama nie wiem, co mówię. To prawda, nie byliśmy jeszcze małżeństwem, ale mieliśmy się pobrać, gdy tylko Alfred otrzyma rozwód. A tu takie nieszczęście. Wspomniała Pani o pieniądzach. Czy zmarły był rzeczywiście człowiekiem bogatym? O, tak. To znaczy jak na nasze stosunki. Czy tu, do ośrodka, przywiózł większą sumę pieniędzy? To zależy, co pan uważa za większą sumę, uśmiechnęła się z wyższością, kładąc akcent na słowo pan. Oczywiście, na kemping nikt nie bierze grubej forsy, nawet jeśli to jest ośrodek taki eksk. Eksk. Ekskluzywny, podpowiedział sierżant. Właśnie, potwierdziła. Ale lubił mieć pod ręką gotówkę. Wczoraj wieczorem miał przy sobie co najmniej pięć tysięcy. A dzisiaj, proszę pana, w jego marynarce nie znalazłam nic. Sprawdzała pani? Tak, potwierdziła bynajmniej niezmieszana. Kiedy dowiedziałam się, że nie żyje, pomyślałam, że teraz zostanę zupełnie na lodzie, chociaż jeszcze nie mieliśmy ślubu, tak naprawdę to ja byłam jego żoną, a nie tamta w białym stoku. Należy mi się jakieś zabezpieczenie. Pięć tysięcy złotych to nie taka wielka suma. A kto mówił o złotówkach? Oczy panny Joli zaokrągliły się ze zdumienia. Miał przy sobie pięć tysięcy dolarów. Jest pani tego pewna? Oczywiście. Graliśmy po dolarze za punkt. Alfred wygrał, ale ja byłam przegrana, więc zapłacił za mnie. Niewiele pięć zielonych. Pani oczywiście wie, że puszczanie w obieg obcych walut jest u nas zabronione? To nie było żadne puszczanie w obieg. Grali sami swój. Pan sierżant pewnie nie gra w brydża, więc postaram się to wytłumaczyć. W brydża nie można dużo przegrać. A jak się gra stale w tym samym gronie, to wybrane i przegrane właściwie bilansują się i obojętne jest, czy gra się o dolary czy, dajmy na to, o zapałki. Tak bardzo obojętne to to nie jest, zaprotestował sierżant. Jeżeli karta nie idzie, można przegrać w dwóch rundach sto lub nawet dwieście punktów. Tego się łatwo nie odegra. Jeżeli karta nie idzie, najlepiej przestać grać, rzekła mentorskim tonem Kwiecińska. Ja właśnie tak wczoraj zrobiłam. W połowie rundki powiedziałam, że mam dość. Trochę się złościli, bo musieli brać do końca z kijkiem, a on gra jak sarasatę na bębnie. Bardzo lubi licytować trzy bezatół z gołymi asami. A kiedy wypije parę kieliszków, szarżuje jak kawalerzysta. Najcierpliwszego partnera może doprowadzić do rozpaczy. Sierżant nie przerywał. Nie dlatego, żeby interesowały go specjalnie wynurzenia kwiecińskiej na tematy brydżowe. Ciekawe było natomiast jej zachowanie. Mówiła ze swadą, zniknęło jej pierwotne poirytowanie. Albo histeryczka, albo ta scena, jaką zrobiła mu na wstępie, była próbą bluffu. Raczej to ostatnia. Nawet histercy nie przechodzą w tak krótkim czasie ze stanu podrażnienia do beztroskiego optymizmu. Ale jaki cel miałoby udawanie? Chciała zwrócić uwagę na siebie, czy też zainteresować prowadzącego dochodzenie osobą Łowickiego? Jak długo znała pani Alfreda Rzędzińskiego? spytał, wracając do właściwego tematu. Poznaliśmy się w zimie, w Zakopanem. Zakochał się we mnie od pierwszego wejrzenia. Ja nauczyłam się go cenić później, kiedy zorientowałam się, co to za mądry człowiek. Nie ma pan pojęcia, jak on znał się na muzyce, literaturze, malarstwie. Wierzę, przerwał sierżant. A gdzie pracował. W takim jednym przedsiębiorstwie nie pamiętamy dokładnie nazwy. Robią tam takie różne rzeczy: długopisy, guziki, klamury. Czy ja wiem, co jeszcze? Wzruszyła ramionami. Nigdy mnie to specjalnie nie interesowało. Wróćmy do wczorajszego brydża. O ile dobrze zrozumiałem, wyszła pani z klubu wcześniej niż inni. O której godzinie? Zaraz po 11. Skończyliśmy robra. Wypiliśmy po kieliszku koniaku i wtedy zaczęła mnie boleć głowa. Poprosiła Malfreda, żeby mnie odprowadził. Za nic na świecie nie wejdę w nocy do lasu. Trzeba mieć sporo fantazji, żeby kilka sosen na krzyż nazywać lasem, pomyślał sierżant. Latarnie nie paliły się wczoraj? spytał. One nigdy się nie palą. To dekoracja. Nie mam pojęcia, jak można mieszkać w takim prymitywie. Domki oświetlili, a podobno do latarni zabrakło im prądu. Czy to możliwe, proszę pana? Widocznie możliwe. Sierżant czuł się już trochę zmęczony rozmową z tą kobietą. Czy koniak piły także panie Putowa i Kramerowa? Dokładnie nie pamiętam, ale chyba nie. Wyszły dużo wcześniej niż ja. Nie grają w brydża i nie potrafią zrozumieć, jak ta gra wciąga. Ja myślę, mruknął sierżant po dolarze za punkt. Dolary nie mają z tym nic wspólnego już to panu starałam się wyjaśnić. Dużo pani przegrała? Ja? zdziwiła się panna Jola. Ja wygrałam dwadzieścia dolarów. Mimo, że nie szła pani karta? Moje przegrane regulował Alfred, a to, co wygrałam, miałam dla siebie. Taka była niepisana umowa. Czy to była jedyna forma HM dotowania pani, czy też Rzędziński dawał pani pieniądze także bez szukania pretekstów? Kwiecińska nie od razu uchwyciła właściwy sens pytania. Zastanawiała się chwilę, czy ma zaprzeczyć, czy potwierdzić? Nagle widać pojęła, że powinna się poczuć obrażona. Za kogo mnie pan uważa? Zawołała. Ależ, proszę pani, nie widzę powodu do irytacji. Sama pani przed chwilą nazwała zmarłego mężem. To chyba całkiem naturalne, że mąż daje żonie pieniądze. Mniejsza o to zresztą. Jeszcze jedno pytanie. Czy po wyjściu stąd poszła Pani do swojego domku? Tak. To znaczy, właściwie nie. Nagłe odwrócenie spojrzenia i zawstydzona minka miały zniechęcić sierżanta do ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii. On jednak tym razem okazał się człowiekiem niedomyślnym. Jakże więc było ostatecznie? Spała Pani u siebie czy u urzędzińskiego? Mieszkałam w oddzielnym domku. To wiem, przerwał bezceremonialnie sierżant. Chodzi mi tylko o wczorajszy wieczór. Nie dał mi pan dokończyć. Chociaż byliśmy właściwie tak jakby małżeństwem, jednak w tym środowisku musieliśmy zachowywać pozory. Nie ma pan pojęcia, jakie to drobnomieszczańskie towarzystwo. Ta cała kramerowa na przykład albo putowa. Proszę pani, ja naprawdę nie mam czasu. Chcę się tylko dowiedzieć, czy wczoraj nocowała pani w domku rzędzińskiego. Tak. O której wrócił z klubu. Nie wiem, już spałam. W tym momencie ktoś dyskretnie zapukał w drzwi łączące salkę brydżową z bilardową. Na razie dziękuję pani, powiedział sierżant wstając. Być może będę jeszcze pani potrzebował. Więc tak jak i pozostali mieszkańcy ośrodka, zechce pani tu pozostać aż do zakończenia dochodzenia? Proszę, zawołał w stronę drzwi. Kwiecińska chciała coś jeszcze powiedzieć, ale na widok Łowickiego, który stanął w drzwiach, zrezygnowała i wybiegła na taras. Przyszedłem spytać, czy nie napiłby się pan herbaty, powiedział Łowicki zamykając za sobą drzwi. Nieboszczykowi nic z tego nie przyjdzie, że będzie pan tu siedział o głodzie. Jestem na służbie bronił się niezbyt szczerze sierżant. Przecież nie proponuję panu wódki. Mam wyrzuty sumienia. Wyciągnąłem pana z łóżka, nie pozwalając zjeść śniadania. Mogłem przyjechać i później, ale ten wypadek zupełnie wytrącił mnie z równowagi. Kazałem rozmontować tę cholerną trampolinę. Nie mógłbym przez nią zasnąć. Rozmontować. Kto panu pozwolił? Sierżant zerwał się z fotela. Kto to zrobił? Ci, co wczoraj zmontowali, odparł Łowicki speszony. Zatrudniamy dorywczo kilku ludzi z jezior. Przypłynęli, żeby dokończyć brodzik dla dzieci. Korzystając z tego, że już tu są. Kazałem im odkręcić deski i odczepić drabinkę, żeby nikt nie mógł wleźć na to odraństwo. Dopóki nie zakończa śledztwa, wszystko powinno pozostać na swoim miejscu, rzekł kategorycznie sierżant. W takim razie każe przykręcić deski na nowo zapewnił skwapliwie łowicki. Minutno je djęło, jak mawiają nasi sąsiedzi. A co z herbatą? Jeżeli nie sprawi to specjalnej fatygi. Co za fatyga właśnie podajemy śniadanie. Wobec tego zrobimy przerwę zdecydował sierżant. Jeśli podtrzymuje pan swoje zaproszenie, zjem śniadanie w jadalni. Rozdział czwarty Pomieszczenia klubowe nie mają bezpośredniego połączenia z jadalnią, aby się do niej dostać. Trzeba wyjść na taras, zejść po schodach na dół i obejść dookoła budynek. Wzdłuż jednej ze szczytowych ścian biegnie wprawdzie pomost, położony na tym samym poziomie, co taras, ale do jadalni można by z niego wejść jedynie przez okno. Na uwagę sierżanta, że nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, Łowicki zaprotestował. Jak dla kogo? W Wczasowiczom krótki spacer nie zaszkodzi. Kiedyś budynek miał wewnętrzne drzwi, ale znowu był kłopot, co zrobić w okresie zimy z wyposażeniem klubu i domków. Po zlikwidowaniu połączeń wewnętrznych i wbudowaniu krat w okna jadalni, kuchni i spiżarni zyskaliśmy w martwym sezonie obszerną przechowalnię. Wynajmujemy, co prawda, stróża, ale zagląda on na wyspę parę razy w ciągu zimy. Rzeczywiście praktyczny pomysł ale w przeciwległej ścianie szczytowej widziałem jeszcze jedne drzwi. Czy złodziej nie może się dostać tamtędy? Tamto wejście jest specjalnie zabezpieczone i prowadzi tylko do magazynku, gdzie przechowuje się narzędzia, farby, gwoździe, śruby, jednym słowem to wszystko, co jest niezbędne do konserwacji ośrodka. Tamtędy wchodzi się także do małego pokojku, o którym już panu przedtem wspomniałem. Do spiżarni i kuchni nie można się tamtędy dostać. Do klubu też. Kiedy w ośrodku robi się tłoczno i wszystkie domki są potrzebne. Przenoszę się tam. Mieszkam w tym pokoju także wiosną i jesienią, kiedy przeprowadza się remont. Co mury, to nie ścianki z dykty. Można tam przetrwać nawet srogie mrozy. Próbował pan. Ja nie, ale dyrektorowi Rzędzińskiemu zdarzało się. Przyjeżdżał sam. Raczej nie, uśmiechnął się Łowicki. Mimo niewielkiej liczby wczasowiczów niemal wszystkie stoliki były zajęte. Putowa i kramerowa siedziały razem. Obok nich oddzielny stolik zajmował potężnie zbudowany mężczyzna. Po otwartej książce, nad której grubas raczył rzucić wchodzącym zaledwie jedno spojrzenie, sierżant domyślił się, że to rybak. Siedział tu zapewne od dość dawna, bo w sali bilardowej, zamienionej chwilowo na poczekalnię dla osób przesłuchiwanych, Romanowski nie widział go. Nie było tam również młodej pary siedzącej przy stoliku pod oknem. To zapewne wodniacy, wrzosińscy, welu wrzesińscy welwrzesińscy. Uważali widocznie, że skoro dopiero wczoraj przyjechali do ośrodka, dochodzenie ich nie dotyczy. Niemal jednocześnie z łowickim i Romanowskim wszedł do jadalni szpakowaty chudeusz o gigantycznym organie powonienia. Nos jego mógłby stanowić ozdobę twarzy olbrzyma, zaś na jego drobnej twarzyczce wyglądał jak pasożyt użerujący na słabszym od siebie organizmie. I to pasożyt użerujący zachłannie sprawiał bowiem wrażenie, jakby już wchłonął wszystkie życiodajne soki. Wskutek tego twarz była blada. Nos natomiast krzyczał czerwienią przechodzącą tu i ówdzie w fiolet. "Jeśli ten chudy osobnik", pomyślał sierżant, "nosi nazwisko Kijek, to powiedzonko starożytnych rzymian nomenomen pasuje do niego jak kulał." Potyczkowatym właścicielu imponującego nosa weszli na salę jeszcze dwaj mężczyźni. Mogli to być tylko kramer i puta. Ku zdziwieniu sierżanta nie podeszli do stolika zajmowanego przez ich żony, lecz usiedli pod ścianą i pogrążyli się w cichej rozmowie. Od czasu do czasu zerkali na kilka, ten jednak udawał, że tego nie dostrzega. Poza Kramerem i Putą wszyscy milczeli. W ciszy słychać było tylko pobrzękiwanie naczyń i odgłos lekkich kroków kelnerek. Ten iście pogrzebowy nastrój sierżant przypisywał nie tyle tragicznemu wydarzeniu, ile swojej obecności. Czy powiadomił już pan o wypadku zakład pracy i rodzinę? spytał umyślnie głośno Łowickiego. Jeszcze nie. Na złe wiadomości zawsze jest czas. Prawda, ale to konieczne. Proszę napisać telegram i wysłać przez kogoś na pocztę. Może przez któregoś z robotników? których widziałem na brzegu. Zaraz po śniadaniu to załatwię. Roma i Helenka szybko uwijały się z podawaniem posiłku. W okienku między jadalnią a kuchnią raz po raz pojawiała się twarz mamy mereszczyńskiej Sierżantowi zdawało się, że kucharka patrzy tylko na niego, jakby chciała zwrócić na siebie uwagę. Było to oczywiście złudzenie, to on nie odrywał od niej wzroku. Pamiętając o niedomówieniach, z jakimi opuściła pokój brydżowy. Starzy ludzie mają zwykle lekki sen. Jeśli dziewczęta słyszą w swoim domku szum sosen, to cóż dopiero ona? Dlaczego jednak milczy? Pogrążony w myślach, jadł nie bardzo wiedząc co. Obudziło go szuranie odsuwanych krzeseł. Kramerowa i Putowa zbierały się do wyjścia. Bardzo panie przepraszam. Poderwał się Romanowski. Mam krótki komunikat. Ponieważ dochodzenie w sprawie zgonu Alfreda Rzędzińskiego nie zostało jeszcze zakończone, proszę, aby wszyscy pozostali w ośrodku. Lada chwila przyjedzie ktoś z komendy powiatowej w Augustowie. Być może zechce to i owo wyjaśnić. O Boże, znów nas będą dręczyć, jęknęła Kwiacińska. Ci z Państwa. Z którymi jeszcze nie rozmawiałem, kontynuował niewzruszenie sierżant. Zechcą przejść po śniadaniu do klubu. Mam nadzieję, że przy obopólnym zrozumieniu uda nam się załatwić wszystko szybko i sprawnie. Czy ja i moja żona mamy również tam przyjść? spytał Wrzosiński. Oczywiście. Ależ my nic nie wiemy. Nie jesteśmy stałymi mieszkańcami ośrodka. Nie interesuje mnie, kto z państwa ma formalne skierowanie na wczasy, a kto nie, Mam obowiązek wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do nieszczęśliwego wypadku. No właśnie, upierał się wodniak, a my nie znaliśmy tego pana. Prawdę mówiąc, nawet nie pamiętam jak wyglądał. Dziś po południu chcieliśmy popłynąć dalej. O ile mi wiadomo. Zamierzali państwo odpocząć tu parę dni. Tak, ale zmieniliśmy plany. Człowiek ma chyba prawo robić to, na co ma ochotę, przynajmniej podczas urlopu. Jak pan widzi, nie zawsze? Uśmiechnął się rozbrajająco sierżant. Nie ułagodziło to bynajmniej agresywnie nastawionego wodniaka, siedział z naburmuszoną miną. Nie dostrzegając nawet pełnych aprobaty spojrzeń panny Joli, ani niezadowolenia, jakie swym zachowaniem wzbudził w kramerze. Łowicki nie dopił herbaty, ponieważ jednak sierżant wstał i on opuścił jadalnię. W jego zachowaniu było coś niemal służalczego. Z dwojga złego Romanowski wolał już niechęć wodniaka. Tuż za drzwiami rozstali się. Sierżant poszedł na taras. Łowicki zaś w kierunku plaży, gdzie dwaj robotnicy z jezior pracowali przy urządzaniu brodzika dla dzieci. Po chwili jeden z nich zabrał się do przytwierdzania na powrót wymontowanych elementów trampoliny, drugi zaś popłynął łodzią w stronę wsi, zapewne by nadać telegramy do rodziny i zakładu pracy rzędzińskiego. Stojąc obok drzwi prowadzących do salki brydżowej sierżant zastanawiał się, gorliwość z jaką kierownik ośrodka wypełnia jego polecenia wynika tylko z chęci okazania lojalności wobec przedstawiciela władzy czy też i ze strachu jaki jednak miałby powód do obaw poza wieloznacznymi przemilczeniami kucharki i gołosłownymi oskarżeniami panny Joli nic nie wskazuje by w jakiś sposób przyczynił się do śmierci rędzińskiego inna sprawa że powód śmierci nie jest jasny Gdyby nie rana, można by przypuścić, że Rzędziński uległ atakowi serca lub dostał zawrotu głowy, a następnie utopił się. Rozmyślania przerwało nadejście rybaka. Musiał obejść budynek z przeciwnej strony, bo zjawił się na stopniach tarasu całkiem nieoczekiwanie. Niemal tuż po nim tą samą drogą przyszli wodniacy, gdzieś z dołu, od strony plaży. Dobiegły głosy dwóch mężczyzn. Narzekali na niepotrzebne formalności. Jakie znaczenie mogą mieć ich zeznania? Przecież to jasne, że Rzędziński zwalił się z tej cholernej trampoliny. Tylko podoficer z zabitej deskami prowincji może dopatrywać się w tym czegoś więcej poza nieszczęśliwym wypadkiem. Poruszony złośliwymi uwagami Romanowski podszedł do balustrady. U stóp schodów stali kramer i płuta. Pinkerton zakichany, prychnął gniewnie Kramer. Tym swoim, Boże się pożal, śledztwem nie wskrzesi Alfreda, a nam zmarnuje ostatnie dni urlopu. Myślisz, że to się przeciągnie? Czyżbyś nie znał naszej milicji? Odpowiedział pytaniem Kramer. Będziemy mogli mówić o wyjątkowym szczęściu, jeśli jeszcze za rok nie z tego. Nisowego nie otrzymamy nagle wezwania, żeby się stawić w tej dziurze albo w najlepszym razie w Augustowie. Rozmówcy udawali, że nie widzą sierżanta, ale rozmowa była wyraźnie adresowana do niego, a intencje Kramera przejrzyste. Gdyby sierżant nie miał za sobą paru lat służby w mieście wojewódzkim, być może dałby się sprowokować do rezygnacji z dalszego dochodzenia, byle tylko udowodnić, że potrafi działać szybko. Prawdę mówiąc, pokusa była silna. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Gdyby nie parę drobnych spostrzeżeń poczynionych w domku rzędzińskiego. Teraz już wie, co go uderzyło w pierwszej chwili. Na poręczy fotela wisiała marynarka, porządnie na kant złożony spodnie, krawat. Ale koszuli nie było. Czy człowiek? któremu tak się śpieszyło, że mimo widocznego zamiłowania do porządku pozostawił ubranie na fotelu, a skarpetki pod drzwiami, pomyślało o schowaniu koszuli do worka z brudną bielizną. Skarpetki zresztą leżą nieopodal drzwi, w sąsiedztwie okna, które okazało się niezamknięte od wewnątrz. To może być zwykły zbieg okoliczności, a jednak trudno wyzbyć się wrażenia, że coś jest nie tak. Normalnie mężczyzna zamierzający się kąpać od razu po zdjęciu butów zdejmuje skarpetki. Tak jest po prostu wygodniej nie trzeba dwa razy zadzierać nóg lub schylać się. Potem kładzie je na butach lub obok nich, wrzuca do worka z brudami albo zabiera ze sobą, aby przy okazji przeprać w jeziorze. Rzędziński zapewne tak właśnie chciał uczynić, lecz w ostatniej chwili rozmyślił się i dlatego rzucił skarpetki byle gdzie. No a płaszcz kąpielowy wiszący w szafie obok ubrań? Dlaczego Rędziński wychodząc na plażę w nocy lub po świcie nie włożył płaszcza? Czy był taki zahartowany, czy też tak się spieszył? A jeśli tak, to dlaczego? Czy ktoś na niego czekał obok domku lub na plaży? A może pokłócił się z panną Jolą i poirytowany wybiegł? To tłumaczy od biedy sprawę płaszcza i skarpetek, ale nie wyjaśnia braku koszuli. Przeciwnie, w takim wypadku powinna leżeć rzucona gdzieś na wierzchu. Trzeba by też wyjaśnić, dlaczego panna Jola nie słyszała powrotu Rzędzińskiego. Zapewne ma twardy sen, w przeciwieństwie do Putowej i Kramerowej, które były nawet w stanie określić w przybliżeniu, o której godzinie ich mężowie powrócili. Chyba, że Rzędziński zachowywał się ciszej niż jego koledzy od Brydża. Wszystko to domysły przypuszczenia, ale trzeba ustalić, jak było naprawdę i to zanim zakończy się dochodzenie. Dlatego sierżant Romanowski udał, że nie słyszy wymiany zdań prowokującej do ograniczenia i skrócenia formalności. Nim Kramer i Puta weszli na taras, już był w pokoju brydżowym. Ledwie przekroczył próg. Zdał sobie sprawę, że ktoś stąd przed chwilą wyszedł. W smudze słonecznego światła unosi się jeszcze zwiewne pasemko tytoniowego dymu. A na zielonym stoliku, przy którym przed śniadaniem prowadził rozmowy z mieszkańcami ośrodka, leży gazeta. Sierżant nie musi patrzeć na stronę tytułową, by wiedzieć, co to za pismo. Czytuje je od lat zna charakterystyczne winiety i układ wiadomości. To gazeta Białostocka na czwartej lub ostatniej stronie zamieszczane są zwykle wiadomości lokalne. One też najwyraźniej interesowały tego, kto gazetę czytał przed chwilą. Dlaczego jednak wyszedł i którędy? Sierżant zajrzał do sąsiedniego pokoju. Nie było tam nikogo. Nie było też śladu dymu. Tajemniczy amator lokalnych wiadomości ulotnił się. Co go spłoszyło? Nadejście milicjanta, czy raczej głosy nadciągających za nim w czasowiczów? Może miał coś ciekawego do powiedzenia? Romanowski usiadł przy stoliku i w oczekiwaniu na wejście kolejnego świadka, bez większego zainteresowania, zaczął przeglądać gazetę. Już po przeczytaniu pierwszej informacji ogarnęło go zdziwienie. Spojrzał na stronę tytułową. No tak, to gazeta z kwietnia. Czasowicze bardzo się widać nudzą, skoro czytają stare gazety, pomyślał. Jedno tylko było w tej sprawie zastanawiające, kto tę gazetę tu zostawił? Przed śniadaniem mógł to zrobić niemal każde mieszkanie co ośrodka. Nie, nie każdy. Kucharka, obie kelnerki, wrzosińcy, putowa, kramerowa i rybak byli w jadalni przed przyjściem sierżanta Jłowickiego. Kijek zjawił się niemal jednocześnie z nimi. Pozostali kramer i płuta. Dym papierosowy, który jeszcze nie zdążył się rozwiać. Wskazywał jednak, że ktoś tu był teraz, którędy wszedł. Sierżant machinalnie złożył gazetę weczworo i wetknął ją między kartki brulionu, w którym robił notatki z przesłuchań. W chwilę później jeden z foteli przy brydżowym stole zajął Kazimierz Płuta.